Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym filmie o nowościach, jakie nam Wargaming zapowiada w najbliższym czasie wchodzących do gry. Czyli w następnym patchu, czy tam cyklu testowym, pojawią się znowu nowe okręty. Między innymi będą to drzewkowe pancerniki hybrydowe amerykańskie. Jeżeli ktoś ma Kearsarge'a i gra mu się na nim dobrze, to myślę, że to będzie analogiczne, bo z tego co czytamy tutaj w informacjach, to styl gry będzie bardzo zbliżony do tego, co mamy właśnie na okręcie za węgiel, z tym, że tutaj będziemy posiadali, szanowni Państwo, dywizjon z bombami odłamkowo burzącymi, a nie tak jak z rakietami mamy Kearsarge'a, także tu jest drobna różnica. No i największy mankament z tego typu okrętów to jest właśnie opancerzenie części pokładu, gdzie mamy pas startowy. Wyglądają te okręty dosyć dziwnie, chociaż nie powiem, żeby jakiegoś tam swojego uroku nie miały. Widzę, że pewnie to jest kadłub North Carolina, to jest kadłub Iowa, a to jest kadłub Montany, także tak to będzie wyglądało. Nie pamiętam na kadłubie, jakiego okrętu jest Kearsarge zrobiony, ale to już mniejsza o to. I tak, co mamy dalej? Panazjatycki krążownik tieru trzeciego, no to raczej nie jest zbyt istotna rzecz, bo myślę, że nikt się za bardzo w trzecich tierach nie lubuje, ale zerknijmy sobie na statystyki, bo tutaj widzę, że jak na trzeci tier, to mamy dosyć grube rury i patrząc na parametry, mamy tutaj kaliber 140 mm, to się przeładowuje, gdzie tu jest reload, 8 sekund, dosyć długo jak na trzeci tier, także no, ale wiadomo, trzeci tier to jest taki lolek do grania raz na pół roku, jak nam się chce potrolować troszeczkę na niskich tierach, nie będziemy się tu nad tym za bardzo rozczulać. Pancernik panazjatycki również, wzorowany na Sojuzie, z tym, że mamy tutaj inną konfigurację artylerii. Sojuz ma rur 9, nie pamiętam jakiego kalibru, a tutaj mamy 6 dział kaliber 457 mm, także widać tutaj, że idziemy w stronę drobnych zmian, ale nowego okrętu. Podejrzewam, że dziewiątka będzie dostępna za jakieś zasoby. Ciekawy jestem właśnie, jak to będzie dystrybuowane, ale zobaczymy. Co mamy tutaj na pokładzie? 6 rur 457, jak mówiliśmy. Sigma tych dział wynosi 1,8, także nie ma jakiegoś szału. Przeładowanie 25 sekund, bo wiadomo, że mniej tych rurek mamy. Zasięg artylerii wynosi ile? Dyspersja. 27 km, no to tak standardowo. Mamy bomby przeciw okrętom podwodnym. Co jeszcze mamy z materiałów eksploatacyjnych? Grupa naprawcza, grupa naprawcza-ratunkowa i rozbicie. 28 węzłów okręt będzie osiągał, także no, taki niezbyt wyróżniający się czymś sensownym na tle tego, co mamy obecnie w grze. Ale tutaj robi się już odrobinę ciekawiej. Szanowni Państwo, Commonwealthowy, czyli okręt wspólnoty, tym razem tier 9 i krążownik. Krążownik tieru 9 Hector wyposażony w 14 dział kalibru 133 mm. To są działa wyglądające jak te chyba na Jutlandzie bodajże. O ile nie mylę nazw, to jest rozwinięcie klasy Dido, czyli mamy tutaj lekki krążownik uzbrojony w dwie poczwórne wyrzutnie torpedowe. Wydaje mi się, że krążownik wspólnoty na tierze 9 na pewno będzie dostępny w jakiejś tam albo agencji badawczej, albo w jakimś tam jakimś węglem, albo coś, bo raczej żeby to był stalowy okręt, to wątpię, ale zobaczymy. I co my tu mamy, jeżeli chodzi o uzbrojenie? 4x2 133 mm, zasięg ognia 15,6 na tierze 9, tak no w miarę zobaczymy, jak tu będzie z wytrzymałością tego okrętu. Mamy tutaj obeczki i haeki, także tutaj dosyć spora zmiana. Szansa na pożar wynosi 8%, a reload tych dział to jest 6,7 sekundy bazowo oczywiście, więc troszeczkę tam będzie można to zbić. Mamy tutaj wyrzutnie torpedowe 4x4, zasięg 10 km, maksymalny damage prawie 17 tysięcy, czyli to co mamy na Neptunie, tak jak tutaj nam napisali. Będzie ten okręt wyposażony w kroczący dym. Będzie on trwał 90 sekund. Czas trwania tej chmurki postawiona będzie 10 sekund. I będzie nam się przeładowywał 160 sekund. Także jakiś tam plus. Mamy tutaj hydro, ale niestety nie mamy podanego, jakie to hydro będzie miało zasięgi. Z tego co tutaj widzę. Sonda hydroakustyczna zamienna na ogień przeciwlotniczy, grupa naprawcza i grupa naprawcza ratunkowa. Także to jest jakiś plus, ale no, gdyby była informacja na temat tego, jaki będzie zasięg tego hydro, to można tym troszeczkę wygrać tak jak druidem, ale wykrywalność jeszcze po wystrzale z dymu nas tu interesuje. 4,6 km, bardzo malutko, także no, będzie można sobie zrobić tutaj jakieś właśnie podchody typu puszczamy hydro, puszczamy dym i robimy rozpizdziel płynąc sobie w tym dymie.
Z tym, że mamy tutaj informacje o dobrym kamuflażu, dobrej manewrowości, ale niestety małej puli HP i kiepskim pancerzu, także będzie tutaj to raczej taki okręt kaskaderski. No, wygląda apetycznie, lubię takie okręty, także myślę, że będę chciał na nim swoje łapy położyć. No i ostatni okręt, który nam tutaj Wargaming zapowiada, czyli nie bardzo mnie interesujący okręt podwodny. Wiemy, że zapowiedziana została linia brytyjskich okrętów podwodnych, no i jak to tradycyjnie Wargaming robi, do linii dodaje od razu premkę. Alliance będzie się ten okręt nazywał, nie wiem czy dobrze to czytam, nadzieję, że jest w miarę. No parametry okrętów podwodnych to wybaczcie, ale nie na tym kanale, bo to nie interesuje mnie absolutnie. Z najnowszych tych wieści, które nam tutaj Wargaming proponuje, drzewko hybrydowych pancerników amerykańskich myślę, że odnosząc do Kearsarge'a może być fajne. No i Hector myślę, że to będzie rzecz, którą bym chciał mieć w swoim porcie. Także w tym materiale wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i na razie.